No i taka sytuacja po pewnym czasie wchodzi na to, że Płaciaty będzie miał nowego właściciela, a nie mogłem się oprzeć. Chodzi na to, że już przyjechał, więc zobaczmy, co z tego będzie. To już syreny na pożegnanie chyba. No i co? No i nie kupił tego auta. Nie kupił, więc Łaciaty zostaje u nas. A was zapraszam na kanał Kapitana Przyczepy. Haha, hihi, takie żarciki, igraszki, swawole. Jak widzicie, Łaciaty nie został sprzedany. Oczywiście nie jest na sprzedaż, ale właściwie zacząłem się zastanawiać w tym momencie, co by było, gdyby faktycznie ktoś się do mnie zgłosił i zaproponował jakąś kwotę za ten samochód i chciałby go ode mnie odkupić. Nawet nie mam pojęcia, jaka miałaby to być kwota, bo tak naprawdę nigdy nie był on naprawiany, rozbudowywany w takim celu, by go odsprzedawać. I to też daje mi do myślenia, bo w sumie jakoś chyba ciężko wycenić swoją pracę, trud, jaki się tutaj włożyło. I tak naprawdę to, co tam widać w tym szklanym ekranie, to jest tylko ja. To jestem tylko ja i te moje tam wigibasy przy tym aucie. A tak naprawdę całe zaplecze, czyli wszystko, co się wokół mnie dzieje, zapewniała mi moja żona, moja rodzina. I to też jest energia, która była z ich strony wkładana w to wszystko, bo miałem też przestrzeń na to, żeby tu działać. Więc taki to jest team i myślę, że jeżeli robicie swoje camperwany, jeżeli będziecie robić swoje camperwany, to bardzo ważne jest też mieć to zaplecze wśród najbliższych, takie wsparcie, pomoc. Jeżeli ktoś nie trzyma obok młotka, czy też nie podaje ci pędzla do malowania, to nie znaczy, że przy tym nie pracuje, nie działa. Chociażby ciepły posiłek, który na mnie czekał, bardzo dużym wsparciem. Ale to takie refleksje. Jak widzieliście, Happy Hands Van zagościł na samochodzie kapitana przyczepy, więc można powiedzieć, że podróżujemy razem z nim. Co do spotkania, bardzo mi było miło spotkać się z kapitanem przyczepą, z Michałem, poznać go, i chociaż nie było to jakieś strasznie długie spotkanie, to dostarczyło
dostarczyło mi dużo refleksji, przemyśleń i właśnie rozmowy z drugim człowiekiem. Takie powinny być. Bardzo dużo z tych rozmów właśnie odniosłem. I takich właśnie spotkań z ciekawymi ludźmi Wam życzę. Po prostu tak, fajnych spotkań z ciekawymi ludźmi Wam życzę, bo nawet nie chodzi o tą medialność Michała, po prostu wydaje mi się ciekawym człowiekiem. Co? Żarty, żarciki. Aha, i chciałem Wam tak jeszcze powiedzieć, że zapraszam Was też na kolejny odcinek, nowy odcinek Kapitana Przyczepy. Tam miałem przyjemność pojawić się na chwilkę, więc zapraszam do oglądania. A my widzimy się już wkrótce w następnym odcinku. Myślę, że już zobaczycie koniec tych moich prac przy Łaciatym, jeżeli chodzi o zabudowę. Koniec prac do pewnego etapu, to znaczy do etapu, który pozwolił nam wyjechać na wakacje, spędzić wakacje nad morzem. Bo wiadomo, te prace ciągle trwają, ciągle chyba trwać będą, więc trzymajcie się ciepło. Życzę Wam udanego weekendu i do zobaczenia.